Trinity. WW2 Soldier. No i cóż ja mogę powiedzieć, moi drodzy kochani widzowie? Witam was w kolejnym odcinku. Trzecim z gry Soldier WW2, tudzież WW2 Soldier, jak zwał, tak zwał. No już teraz spróbowaliśmy strzegnąć w poprzednim odcinku. I to w dodatku nie dość, że dopiero trzecim, to jeszcze ostatnim, bo poprzedni odcinek był przedostatni. Bo poprzedni odcinek był przedostatni, a ten jest ostatni. Bo będziemy w nim, wykonywać ostatnią z trzech jedynych dostępnych w tej grze misji, czyli właśnie trzecią o tytule Frosty Boots. No i cóż ja mogę powiedzieć? Top Secret. Ta rakieta była tylko wskazówką w górze lodowej. Była tylko wierzchołkiem góry lodowej. Naziści ukryli, mają ukrytą fabrykę w Norwegii i produkują tam latające potwory. Musimy ich znaleźć. Musimy znaleźć i zasabotażować tamtą facility, tamten kompleks. God damn, I had long airplane rides, Sergeant Stones. Glad I wasn't on board, but you seem to be okay. Make your way to the factory, beware of the frostbites and war dogs, they bite even harder. Oczywiście. I to jest ostatnia trzecia misja, no. Bardzo krótka gra. Trzeba to zauważyć. Chociaż widzicie, że Rocket pozuje to na poziomie trudności. Oto więc lecimy z poznanym w poprzedniej misji pilotem brytyjskim. Zamarznięte buty, misja trzecia, mission 3, Frosty Boots. No i od razu dostajemy na start nie tylko... Serio? Co za lądowanie, wonder if it's okay, no time to search now. No tak, nie było mowy, że chcecie lądowanie. Keep moving or please find some warmth. Oczywiście. Chociażby... O kurde! Aha, czyli tak się bawimy teraz. Nagle zaczęliście umieć także kucać, co? Oj, nieładnie. I w ogóle to co my tu mamy? Ajajaj, ajajaj. O nie. No i nadszedł pies po prostu strażniczy. Nie zamierzam się cyrtolić w salcu. Kurde! No i zginąłem. Get up, soldier. War isn't over yet. No oczywiście, że się nie skończyłem. Kurde, ale serio, to są takie skomplikowane mechaniki? Na razie. O. Masz!
Kurde, szybko wynoszmy się stąd, bo zaraz zamarzniemy. Po co w ogóle mi ta bazuka? A co ja mam się odczać? O kurde. Ej, co tu się stało? Ktoś tu jest ranny. Jakiś inny wokselowy bohater. I w ogóle to zobaczmy. Eliminate enemy dog patrol. Free. Destroy half track. Locate the factory. Kill a war dog with bare hands. Fight hidden intel. Okej. Ciekawe, gdzie jest ten ukryty intel, co? A, dobra. To był ten ukryty intel. No nieźle. Dobra. Na razie. No. Jest coś przesuń teraz. Dobra. I ciekawe, co my tutaj z kolei mamy. Amunicję do bazuki. Tak jest. No tylko, że nie. No kurde, serio? Co mam ja zrobić, że teraz wystajemy? Trzeba bez żadnej dyskusji zachrzaniać przed siebie zdecydowanie. A i chciałem przecież poruszyć pewien wątek z poprzedniego odcinka. O nie! No, chodź tu! Dobra, szybko, szybko. Howard, where the hell are the Americans? Gdzie są do cholery Amerykanie? Sir, we haven't found them yet. Officer. Find them now or you will be shot. No kurde, no jakby ta gra miała na celu wydumne mnie wkurzenie. No tak, destroy it. Ja rozumiem. Uwaga, strzelam! No właśnie. Tą bazuką. No to jest locate the factory. Proszę bardzo, no mam nadzieję, że tym razem uda się ukończyć misję za pierwszym razem, bo inaczej będę bardzo niepocieszony. Jeżeli coś się skrzani. O kurde. Ziup. Tylko, że kurde, nie mam praktycznie już życia, no. No i co teraz? Mam przejeździć rzekę? Tak, całkowicie bez niczego.
No. Już w poprzedniej misji przypomnę, że pojawiły się pewne utrudnienia związane z chociażby nowymi rodzajami przeciwników i tak dalej, a jakby jeszcze tego było mało, to teraz trójka no, dokłada do pieca, no, no umiejscawiając nas w kurde zimowych klimatach, które mogą, które ten, są dodatkową mechaniką, bo jak będziemy uważni, to zabije nas mnóstwo przeciwników. No kurde, dobra. Geronimo! Ta woda wygląda bardzo mroźnie. Lepiej, żebyś w nią nie wpadł, żołnierzu. Nie zamierzamy. Zamierzam za to stracić tych nazioli, jeżeli nadarzy się okazja. No i tutaj się faktycznie przyda już ten przycisk skoku, ja przepraszam bardzo. No i była też okazja na to, aby... O nie! A! No i wpadłem do tej kurde... tego kurde jeziora. Kurde, amunicję i wszystko. Granata! Zjadam. I ruszamy dalej. Ta woda wygląda... Wygląda strasznie... Ta woda wygląda strasznie zmarznięcie. Ice cold, no w każdym razie. Uważaj, żeby nie zamierzam absolutnie. Prędzej to niech ci naziści w nią wpadną. A! Nie mogę słyszeć przez te cholerne zwłoki! Nie, jeszcze amunicję, kurde, wystrzeliłem. Nawet nie zauważyli. That water looks ice cold. Don't fall in. Ta woda zdaje się być cholernie zimna. Zdaje się być strasznie zimna. Zdaje się być naprawdę zmarznięta. Uważaj, aby w nią nie wpaść. Nie zamierzam. Oni chętnie w nią wpadną. Kurde, i wylądował i tak na tafli lodu. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Platformik pełną gębą! Okej, bo zaraz nie wytrzymam i zrobię po prostu autentyczne cięcie. Szczęście się. Geronimo! Nie zamierzam. I bardzo słusznie. Tak powinno być. Proszę bardzo, jaki konsensus. No i ten przechwyt nie najdzielnego zdarzenia, bo już wstrykałem się ze wszystkich możliwości go wykorzystania. A tu ktoś będzie, czy jak? O nie! Lass die Waffe fallen. Ajajaj! Nie! Serio? No tak, przecież... No tak, no... Przecież to było oczywiste, że jak rzucili granat, no to... Że będą chcieli rzucić granatem, jeżeli okaże się... Że okaże się ja... No, ja taki... Jeżeli okaże się, że jestem ja taki trudny do załatwienia. Że z powodu schowania się za osłoną. No kurde! Dobra, widzimy się w tym samym punkcie. ZW...
No dobra, jesteśmy zatem w tej samej miejscu. Nie wiem, możecie zauważyć, poszedłem tym razem znacznie lepiej w stosunku do poprzednich prób. I idź się. A mogę mu dać podejść bliżej do krawędzi. Sam by wpadł. Oho. Teraz patrzcie na ten trik. One triple kill. No ale coś się nam zepsuło trochę w tym momencie. No i udało się. To teraz zniszczyć jeszcze tylko fabrykę i dojdzie do wielkiego finału. Autentycznie, system osłona autentycznie się zarysował w tej grze, bynajmniej. A to mi się nie podoba. Proszę bardzo. Get the battery, get inside. No, oczywiście. I to by było chyba inaczej. What are you doing? No, co ja mam? Jeszcze raz. Żegnam. Oho. To już nie tylko ci z... potrafią rzucać granatami, co? Bez defakcji, you got to get inside. No pewnie, tylko... co mam tutaj zrobić? No spierdzielaj stąd! Jezus Maria, Jezus Maria!
Dobra, dobra, no musiałem się dostać w kartotki, tak czy inaczej. No i co teraz? No i tym razem, jak widzicie, udało się za pierwszym razem wszystko odhaczyć. Misz jest inwidry factory, nie jest available when available. To na kiedy to. No dobra. Można nam misja dostępna? O ile jest dostępna? Aha! Czyli... to ma tak naprawdę funkcjonować na zasadzie aktualizacji, co? Czyli no, w dosyć surowej postaci tak naprawdę nabyłem tę grę. No dobra. Czyli wychodzi na to, że w takim razie wyszedł dość krótki odcinek. No, na pewno w porównaniu do poprzednich, ja przepraszam bardzo. Które trwały blisko... prawie, albo nawet i ponad godzinę. Nie to co dzisiejszy, który z kolei trwa zaledwie z... który trwa zaledwie z 20 plus minus minut. I o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi. Natomiast... cóż... natomiast cóż... właśnie a propos tego, co chciałem powiedzieć już we wstępie. Kochani moi mili, jestem w sumie idiotą tak naprawdę, no. Bo tak naprawdę nie opłacało się tego drugiego odcinka poprzedniego nagrywać wieczorem. A raczej w czasie dnia. Bo nie dość, że misja druga okazała się sprawić mi, jak sami dobrze wiecie, no nie mają problemy. To jeszcze nie nagrywka, musiałem ją... rozbiła mi się ona na dwa filmy, które musiałem, że trzeba z nas montować w jeden i skończyło się ostatecznie wszystko tak, jak się skończyło. Niestety. I no, skończyło się wszystko ostatecznie tak, a nie inaczej. Czyli, że prawdopodobnie film ten widzicie dopiero dzisiaj, a nie zgodnie z planem 26 sierpnia. Patrząc z kolei na obecny film, coś mi się zdaje, że dostaliście go albo dzisiaj, albo jeszcze tego samego dnia, co poprzedni drugi odcinek, albo parę dni później. No i pod sam koniec sierpnia. W międzyczasie też czego? Pozwolimy sobie zrobić mały... małe podsumowanie na kanale, wakacyjnej działalności mojego kanału w tym roku. Przy okazji robię w sumie... no, taki trochę jubileusz 200 filmów na kanale. Zastanawiam się, coś jeszcze mogę powiedzieć w tej sytuacji, no... tak naprawdę to te parę odcinków było prowadzone w sposób dość spontaniczny. No, bo ewidentnie wiedzieć krótki rozstawie czasu, no. W międzyczasie moich przygotowań do pójścia do dziecka, do jego urodzin. No więc drugi trzeci odcinek dane mi jest nagrywać wieczorem, przez co no nie jest mi dane w pełni mi opisać do jasnej cholery stworzyć do narracji tutaj obecnej. No i jakkolwiek. Wiek, tak samo zresztą jak był w sumie z tym problem przy okazji być może no poprzedniej serii z D43. I ogólnie takiej serii,
i ogólnie takich gier, które mi dopiero się zapoznaję. Dopiero się zapoznałem za pierwszym razem. Gdyby dane mi było się zapoznać dopiero teraz. Tam na potrzeby nagrania serii na kanale. No i też parę innych gierek. No i... Natomiast jeżeli... I są jakieś takie, które mnie interesują od dłuższego czasu i w końcu mogę w nie zagrać. Aśla, Luziku, Fiku, Miku, Tegeś, Megest i tak dalej. No to po prostu to uwzględniają, no w opisie najlepiej, bo wiecie, jaką sami mam narrację przecież tutaj, jak ja mam tutaj gadane raczej, czyli podczas nagrywania tych filmów, no raczej zapewne nie zeczną. No ale sami widzicie, w sumie, no ale sami widzicie jak jest, no w każdym razie, że cieszę się, że mogę ja ponownie ograć na kanale tam ponownie od dłuższego czasu, czyli Happy Wheelsów, kolejną grę do kurde przechodzenia. I to w dodatku jeszcze dosyć krótką przynajmniej póki co, bo kolejne misje mają jeszcze dość. Nie wiem, w wyniku czego no przydałoby się być może sprawdzić ten komunikat. Te opcje next mission po ukończeniu misji trzeciej. Ale to jest zrobię poza nagrywkami i dam wam zdać jakimś screenem być może. I tak dalej. No dobra, no mogę spróbować jeszcze raz napisać tę misję, żeby móc wam pokazać to. No to jak nie zdaję sobie sprawę w tym momencie, że ja głupek, tak zdecydowanie jestem głupkiem, bo tutaj ten, no pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłem jeszcze o tej opcji celowania, że jak to aktywować, a to już wystarczy, no bo jak wiecie, w poprzednim odcinku próbowałem je trawić wrogów, dotykając po prostu ekran w odpowiednich punktach, żeby w tamtym miejscu nasz główny bohater strzelał. A to się okazuje, że wystarczy tak naprawdę nacisnąć strefę na przyciskiem poruszania się, no to wyskoczy taka oto ikonka. Tak więc pokażę wam zresztą zaraz jak to wygląda, tylko wybierzmy przykładową misję. Może być nawet ta środkowa. Okej. Tak więc, proszę bardzo, zobaczcie sami jaka magia. A ja się tak męczyłem bez sensu z... po prostu w konkretne miejsca poprzez dotykanie palcem tych miejsc. Nie ma, stary. Swoją drogą odpowiednio teraz przyciszyłem tę grę, aby było mnie zdecydowanie słychać bez jakichkolwiek komplikacji. Być może jeszcze bardziej mógłbym to ja zrobić. Natomiast wiecie jak jest. Teraz może lepiej zmienimy broń na Thompsona. Albo i nie trzeba było, skoro przeciwnicy. Boom. Lass sie fallen, wenn sie schießen.
No i proszę bardzo, jak można dzięki temu precyzyjnie pozbywać się problemu. Normalnie magia. Bez jakiejkolwiek wątpliwości. No tak. Wow. No a tutaj niestety. No i tutaj zaczynają się tym bardziej jaja. Kurde, to przeładowywanie trwa zdecydowanie za długo. No ale w każdym razie. No pewnie, że tak. Główny cel został wykonany. Tutaj oczywiście dostajemy teraz strzelbę. No i zaraz będziemy mieli równą godzinę 22:44. Co będzie, to pozwolę sobie zaraz wykryć, ale... Oj! No właśnie, ci przeklęci wrogowie ze stadion 44. Kurde. No to świetnie. No nie mogę trafić, bo był kurde za blisko wróg. A zresztą. Dobra. Widzimy się pod koniec misji. Tak, i tym razem biegłem z faktycznie miałem garantem na wyspie. No to nie jest taki skrajnie trudny. Ja bym nie zasadził się, przez to, że gra była za mocna. No. Czyli tak naprawdę mamy Glyphangera. No gra urywa się w tym momencie. A kolejne misje mają być dodawane... No właśnie. Thanks for fighting. Soldier, we... Soldier powróci z nowymi misjami. Hang on!
seria, która na chwilę przynajmniej zostanie wstrzymana, by mogła powrócić w następnych update'ach z nową porcją zadań do wykonania. W każdym razie dzięki wielkie, więc w takim razie tutaj już tak oficjalnie za oglądanie. Jeżeli chodzi o samą grę, to w sumie jest taki dwuwymiarowy Medal of Honor. Gdzie też, bo tam, bo ma to w sobie podobne założenia, gdzie jesteśmy my, no, drugowojennym komandosem wysłanym za linię wroga, tam nazistowskie, by móc właśnie od tyłu się z nimi rozprawić. Ludzie, jako kurde samodzielny, zdany wyłącznie na siebie, niemalże wyłącznie na siebie wojak. No i była nawet taka grana nawet całe lata temu, no, nazywająca się po prostu Medal of Honor i też w sumie utrzymana w podobnym stylu gameplayowym. Gdzie no zarówno mogliśmy strzelać się z Niemcami, jak i atakować je od tyłu. Tam smoczę z tego co bym garotu, jak tak patrzyłem na screen tamtej gry. W każdym razie, no to powiem w takim razie póki co na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Jeżeli nawet jeżeli pojawi się jakieś kolejne misje w aktualizacji, to czym prędzej, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do tej gry. A póki co to by było zdecydowanie na razie na tyle z tej gry. Następną serią gameplayową na kanale będzie oczywiście zgodnie z moimi zapowiedziami tam od paru dobrych filmów, od dobrych paru filmów już. Będzie oczywiście PARS, czyli taktyczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby. A tą serię póki co już kończymy. Dziękuję wam za uwagę. Tym razem miałem przyjemność wyjść na całe szczęście krótszy o znacznie odcinek, aniżeli trwające około i ponad godzinę poprzednie dwa. No i ja uciekam już iść spać i przesadzić, że prezydent e-booki jest jeszcze 28 sierpnia. Tak więc na razie, żołnierze, i widzimy się już niedługo, tym razem na współczesnym polu walki. A do Soldiera kiedyś wrócimy, o ile oczywiście pojawią się nowe misje. Dobranoc i do zobaczenia.